Dzisiaj porozmawiamy o skoczku, który przez lata był wręcz uosobieniem przeciętności. Zawodnikiem, który owszem, raz na jakiś czas potrafił przyzwoicie się zaprezentować, jednak przeważająca większość jego występów kończyła się w najlepszym wypadku w trzeciej dziesiątce. Ale do czasu, bo w wieku, w którym inni nierzadko wieszali już narty na kołku, skoczek ten wszedł na poziom dotychczas dla niego nieosiągalny. Tematem dzisiejszego odcinka jest przypadek Jana Matury. Cześć, ja nazywam się Patryk i zapraszam na kącik historyczny. Jan Matura swoją karierę sportową zaczynał jako kombinator norweski. Jego debiut w Pucharze Świata w skokach przypadł na sezon 2001-2002. Wówczas mieliśmy okazję oglądać Czecha w trzech konkursach indywidualnych, jednak w najlepszych dla siebie zawodach zajął odległą 39. lokatę. Pewne przełamanie nadeszło rok później. Co prawda Matura przez niemal całą zimę notował mizerne rezultaty, ale na koniec sezonu w Planicy udało mu się wreszcie wywalczyć upragnione punkty. 183,5 oraz 157,5 metra i 24. pozycja. Warto również podkreślić solidny występ podczas Mistrzostw Świata w Predazzo. Jan był w stanie zameldować się w 30 obydwu konkursów, zajmując 20 miejsce na skoczni dużej oraz 28 na obiekcie normalnym. Kolejny sezon był jeszcze lepszy. 32 punkty do klasyfikacji generalnej zdobyte podczas udanego weekendu na rodzimej skoczni w Libercu oraz pojedynczego przybłysku w Neustadt. Trzeba przyznać, że przynajmniej jak już wreszcie udawało się Maturze punktować, to była to jakkolwiek porządna zdobycz. Miejsca kolejno 22, 19 i 20 nie wyglądały przecież wcale źle. Kampania 2004-2005 to przede wszystkim bardzo solidne skoki w Sapporo. Reprezentant naszych południowych sąsiadów wyśrubował tam swój rekord kariery, plasując się na 11 pozycji w pierwszym konkursie, do czego nazajutrz dołożył jeszcze 14 miejsce. Oprócz tego do 30 wchodził jeszcze w Bischofshofen, Neustadt oraz Zakopanem, gdzie był kolejno 30, 20 i 19. Mistrzostwa Świata w Oberstdorfie również były dla bohatera dzisiejszego filmu udane. Indywidualnie dwukrotnie 23 miejsca. Wszystko to, choć właściwie to nie wszystko, bo mistrzostwa oczywiście nie, złożyło się na 44. pozycję w generalce. Może i przeciętnie, ale warto zauważyć, że 25-letni wówczas skoczek z każdym sezonem robił pewien postęp. Nie inaczej było podczas olimpijskiej kampanii 2005-2006. Tak jak poprzednie lata, to były głównie, co tu dużo mówić, słabiutkie konkursy przeplatane z pojedynczymi przebłyskami, tak w tym sezonie Matura punkty zdobywał średnio dokładnie co drugi konkurs. Do tego dochodzi jeszcze pierwszy konkurs ukończony w top 10 i chyba nawet nie muszę mówić, gdzie to miało miejsce. A jakżeby inaczej, to musiało być Sapporo. Konkretniej 9. pozycja. Do tego jeszcze 4 lokaty w top 20. Zatem to już był naprawdę dość solidny sezon dla Matury. Łącznie 121 punktów i 34. miejsce na koniec. Ta piękna pasca czynienia postępu z każdym sezonem musiała się kiedyś skończyć i tak też się stało. Ostatnia zima, podczas której kryształową kulę zgarnął Adam Małysz, była dla Czecha mizerna. 4 lokaty w czołowej 30, w najlepszym dla siebie konkursie miejsce 19 i 33 punkty na koniec. Niewiele, choć odrobinę lepiej, sytuacja klarowała się rok później. Tym razem bohater dzisiejszego kącika zdołał zgromadzić 39 punktów i zaliczyć niezły występ w Libercu, gdzie był 15. Cykl 2008-2009 to dla blisko 30-letniego już Czecha najgorszy okres od dawna. Występował on głównie w Pucharze Kontynentalnym, zresztą pomijając jakieś pojedyncze przebłyski bez większego powodzenia. W Pucharze Świata natomiast zgromadził marne 10 punktów. Trzeci już sezon olimpijski w karierze Jana przyniósł pewien powiew optymizmu. 45 punktów i 53 miejsce w generalce nie zmieniło jednak nic w kwestii postrzegania Matury jako typowego średniaka, będącego w stanie raz na jakiś czas zapunktować. Jednak przy tej poprzedniej zimie dobre i to. Być może to, jak postrzegany w świecie skoków był Jan Matura, choć odrobinę zmieniło się za to po sezonie kończącym erę Adama Małysza. Przesadziłbym, mówiąc, że Czech przez całą zimę skakał pięknie i stabilnie, ale były momenty, w których jego forma wyglądała naprawdę obiecująco. Takim momentem był sam początek sezonu. Doświadczony reprezentant naszych południowych sąsiadów zdobywał punkty w pierwszych 4 konkursach, w których był kolejno 22, 18, 26 i 30. Następnie nadszedł znacznie gorszy moment, w którym od Engelbergu do samego końca turnieju 4 skoczni Matura zapunktował tylko raz, w Szwajcarii, gdzie był 25. Kolejne 4 konkursy rozgrywane w Harachowie oraz Sapporo nawet nie tyle co były powrotem do stanu rzeczy ze startu zimy, ale myślę, że nie przesadzę, mówiąc, że były to najlepsze 2 tygodnie w dotychczasowej karierze Jana. Lokaty chronologicznie 11, 20, 10 i 4. Czwarte miejsce dla skoczka pokroju Jana Matury to już była spora niespodzianka i oczywiście najlepszy wynik w karierze omawianego dziś zawodnika. Tak przypomnę, że do tej pory była to 9. pozycja sprzed 5 lat, przywieziona również z ukochanej Okurayamy. I o ile po Sapporo nastąpił dość brutalny powrót do rzeczywistości, to ostatnie 3 konkursy znowu były w wykonaniu Czecha solidne. 24., 23. i 13. miejsca.
Łącznie 180 punktów i 27 pozycja w klasyfikacji generalnej. I o ile następny rok ukończony z dorobkiem 40 oczek był powrotem do przeciętności, to przyszedł wreszcie czas na punkt kulminacyjny tego filmu. Kampania 2012-13. Właściwie to 2012 rok nie zwiastował jeszcze niczego wielkiego. Latem Matura wygrał klasyfikację letniego Pucharu Kontynentalnego, a do turnieju czterech skoczni skakał mizernie w najlepszym dla siebie dniu, kończąc zmagania na pozycji 35. Momentem przełomowym były noworoczne zawody w Garmisz. Tam Matura najpierw bezproblemowo przebrnął przez sito kwalifikacyjne, a następnie w świetnym stylu awansował do drugiej rundy. Co prawda w parze z Martinem Schmidtem przegrał, ale 132 metry i tak zapewniły mu ósmą notę po pierwszym skoku. Ostatecznie skończyło się na pozycji 16, co mimo wszystko było zadowalającym rezultatem. Rosnącą dyspozycję Czech potwierdził w kwalifikacjach w Innsbrucku, które zakończył na 12 miejscu. Konkurs to bardzo przeciętna pierwsza próba i znaczna poprawa kilkadziesiąt minut później. I choć łącznie złożyło się to na 20 miejsce, to trzeba przyznać, że gdyby Maturze przyszło się mierzyć w parze z kimś mocniejszym niż Czesmir Koziszek, to z awansem do finału mógłby mieć problem. Podczas finału całego cyklu w Bischofshofen nie pozostawił jednak wątpliwości i w parze wyeliminował samego Simona Amana, po czym zawody ukończył na wysokim 14 miejscu. Po turnieju przyszedł czas na dwa polskie konkursy rozgrywane w Wiśle i Zakopanem. W województwie śląskim Matura nie pozwolił wiecznej loterii przerwać swojej świetnej pasy i ukończył zmagania na najlepszym dotychczas tej zimy 11 miejscu. Zakopane to już poziom ścisłej czołówki. Najpierw kwalifikacje zakończone na trzeciej lokacie, później solidny występ w drużynówce, a na koniec wyjazd do Polski został przez reprezentanta naszych południowych sąsiadów zwieńczony rewelacyjnym 6. miejscem i co ciekawe był to dla czeskiego weterana pierwszy konkurs ukończony w top 10 poza granicami Japonii. A jak już o Japonii mowa, przyszedł wreszcie czas na Sapporo. Co warto zaznaczyć, obsada była zupełnie przyzwoita. Na wyjazd do Azji nie zdecydował się co prawda prowadzący w generalce Schlierenzauer, ale na liście startowej mogliśmy znaleźć nazwiska chociażby Bardala, Jakobsena, Freunda, Kofflera czy Stocha. Na Okurajamie rządził tego weekendu jednak ktoś inny. Bohater dzisiejszego kącika najpierw zdeklasował pierwszą serię treningową, później dokładnie to samo uczynił w serii próbnej, żeby następnie w pierwszej rundzie wylądować na 132 metrze i siłą rozpędu w niej również zwyciężyć. W walce o triumf liczyło się jednak tak naprawdę 5 zawodników. Tuż za plecami Czecha plasował się inny z weteranów, Robert Kraniec ze 137-metrową odległością, a podium uzupełniał Tom Hilde, którego skok był o metr krótszy niż Słoweńca. Czwarty był Bardal, który huknął aż 138 metrów, a piąty, również niewielką stratą do podium, Jurij Tepesz. Jemu do rozmiaru skoczni zabrakło pół metra. W drugiej serii przedową piątką prowadził Wasiliew, a wpuścił go do niej Jurij Tepesz, który nie doleciał nawet do punktu K. Swoją pozycję obronił za to Bardal, choć 130 metrów okazało się zbyt krótką odległością, aby stanąć tego dnia na podium. Tom Hilde oddał tutaj chyba skok dnia, 139 metrów i wydawało się, że to może być skok po zwycięstwo. Nie zaprzeczył tej teorii Kraniec, który ostatecznie uplasował się za plecami Norwega. Na górze pozostał już tylko Jan Matura. I to był świetny skok, który zapewnił mu pierwsze podium i zarazem premierowy triumf w zawodach Pucharu Świata. Wielka sensacja i jako iż Matura kilka dni później skończył 33 lata, przedwczesny prezent urodzinowy. I to taki do zapamiętania na całe życie. Ale dobrze, bo ja się rozgadałem, a przecież mam jeszcze do omówienia drugi konkurs. Scenariusz układał się jednak podobnie. Kwalifikacje znów odwołano, a po pierwszej serii prowadził nie kto inny jak Jan Matura. Układ czołówki był dość nieoczekiwany. Drugi był Ito, trzeci De Schwanden, a czołową piątkę dopełniali Wang i Tepesz. Freund i Jakobsen w ogóle nie awansowali do drugiej serii, a Kofler, Wasiliew, Bardal i Preutz plasowali się w drugiej i trzeciej dziesiątce. Pełne wyniki pierwszej serii wyglądały następująco, a w drugiej chęć włączenia się do walki o pudło zgłosili Kraniec i Hilde. Przed startem ostatniej piątki to właśnie oni obsadzali dwie pierwsze lokaty, lecz Kraniec nad Norwegiem miał wyraźną 8-punktową przewagę. Tepesz skoczył 128,5 metra i po skoku był czwarty, jeszcze za Kamilem Stochem. Wang poradził sobie znakomicie, choć nie wystarczyło to do wciąż prowadzącego Słoweńca. De Schwanden zmarnował szansę na życiowy sukces i klapnął na 108 metr, a Daiki Ito powtórzył wyczyn Wolfganga Leutzla sprzed 9 lat. To była naprawdę niebezpieczna sytuacja i można tylko odetchnąć z ulgą, że Japończyk zdołał wyhamować przed progiem. Został on jednak zdyskwalifikowany za start przed zielonym światłem i tym samym zaprzepaścił szansę na pierwsze w sezonie podium. I zanim ktoś powie, że ta dyskwalifikacja i tak nie ma tu znaczenia, gdyby nie ona, to i to być może dostałby szansę na powtórzenie skoku. W tych dziwnych okolicznościach weekend na Okurajamie zakończył Jan Matura. I zrobił to w taki sam sposób jak dzień wcześniej, zapewniając sobie zwycięstwo w całym konkursie. 133 metry i 1,3 punktu zapasu nad Krańcem. Pudło ostatecznie niespodziewanie uzupełnił Wang.
W pozostałych konkursach tej zimy Czech może i nie utrzymał poziomu mistrzowskiego, pozwalającego na wygrywanie zawodów Pucharu Świata, ale skakał na tyle dobrze, że cały sezon ukończył jako 10. skoczek klasyfikacji generalnej. Do tego zaliczył jeszcze fantastyczny weekend w Harrachowie, gdzie przed własną publicznością był kolejno 3. i 2. Mistrzostwa świata w Predazzo nie były może dla niego spełnieniem marzeń, ale 5. lokata na skoczni dużej to i tak rewelacyjna postawa. Dorobek punktowy zgromadzony przez maturę w trakcie kampanii wyniósł 631 punktów, czyli o kilkadziesiąt więcej niż łączna suma oczek ze wszystkich 11 sezonów, w których Czech poprzednio brał udział. Rok później schemat rozkładu sił Jana matury w trakcie sezonu był właściwie bardzo podobny. Początek bardzo przeciętny, a im bliżej Sapporo, tym lepiej. Od gapa lokaty w drugiej dziesiątce stały się dla niego normą, a w Kulm zajął nawet 6. miejsce, do czego chwilę później dołożył 10. lokatę w Wiśle. Sam wyjazd do Japonii był dla bohatera tego filmu bardzo solidny, choć już nie tak rewelacyjny jak w 2013 roku. W pierwszym konkursie miejsce 8, ale za to w drugim otworzyła się szansa na kolejny triumf, ponieważ jednym z dwóch liderów po pierwszym skoku był nie kto inny jak Jan Matura. Współdzielił z nim tę lokatę Andreas Koffler, który poleciał aż na 140 metr. Skończyło się jednak na dominacji Słoweńców, którzy ostatecznie obsadzili całe podium, pierwszej wygranej w karierze Jerneya Damiana i 7. miejscu Matury. Jak się później okazało, był to ostatni raz, kiedy nazwisko Czecha figurowało w czołowej dziesiątce zawodów Pucharu Świata. I to nie tak, że Jan całkowicie zgasł. Dwukrotnie w Willingen był nawet tego top 10 bardzo blisko, bo kończył zmagania na 11 miejscach, jednak nie miewał już więcej przebłysków formy z tej wspaniałej, wygranej przez Schlierenzauera kampanii. Jego łączny dorobek z olimpijskiego sezonu 13-14 wynosił 311 oczek, rok później było to 114 punktów, a w okresie deklasacji rywali przez Petera Preutza punktów 118. Do roku 2016 Jan Matura cały czas był istotnym punktem czeskiej reprezentacji. Wszystko posypało się dopiero w cyklu 16-17, podczas którego Czech plasował się maksymalnie w czwartej dziesiątce. Wiosną roku 2017 trzykrotny olimpijczyk oficjalnie poinformował o zakończeniu sportowej kariery. I tak oto doszliśmy do końca dzisiejszego kącika. Jak zwykle mam nadzieję, że się on podobał. Jeśli tak było, to możesz oczywiście zostawić łapkę w górę oraz odwiedzić resztę socjali. Cześć!